Cześć, Paweł Duda z Projekt Marketing. W dzisiejszym nagraniu chciałbym powiedzieć Ci coś więcej na temat linków nofollow i dofollow w kontekście narzędzia Majestic. W poprzednich nagraniach pokazywałem Ci, jak to narzędzie zamówić krok po kroku, do czego ono służy. A dzisiaj już w praktyce właśnie chciałbym pokazać Ci jedną z bardzo ważnych funkcji tego właśnie oto narzędzia Majestic w kontekście linków nofollow i dofollow. W pierwszej kolejności chciałbym, abyś wiedział, czym jest link nofollow, a czym link dofollow. Jeżeli wpiszesz na stronie Projekt Marketing do wyszukiwarki nofollow, dofollow, to zobacz, tutaj mamy właśnie artykuł na ten temat linki dofollow i linki nofollow w pozycjonowaniu stron. Jeżeli uruchomisz ten artykuł, to właśnie tutaj będziesz mógł zobaczyć, czym jest link dofollow, czyli link dofollow w wielkim skrócie to jest taki link, który bezpośrednio wpływa na pozycjonowanie stron internetowych. Jest to bardzo silny link właśnie, który oddziałuje na pozycjonowanie w Google. Natomiast link rel nofollow jest to taki właśnie link, który właśnie tutaj w kodzie HTML doklejany jest właśnie rel nofollow lub właśnie tutaj rel external nofollow. Takie linki właśnie służą do przekierowania użytkownika na daną stronę internetową, natomiast pod kątem pozycjonowania stron internetowych takie linki mają bardzo małe znaczenie, można powiedzieć marginalne. Ale tak naprawdę każda strona internetowa w profilu swoich linków powinna mieć właśnie linki nofollow, czyli takie linki, które nie mają mocy pozycjonującej. Dlaczego? Właśnie dlatego, aby zróżnicować profil wszystkich linków przychodzących do strony. No bo zobacz, jeżeli miałbyś tak naprawdę same linki pozycjonujące dofollow, to wyszukiwarka Google bez problemu właśnie zorientowałaby się, że próbujesz pozycjonować strony internetowe, czyli właśnie tak tutaj są oznaczone linki dofollow, czyli jeżeli właśnie nie mamy atrybutu rel tutaj w kodzie HTML, a to jest to link dofollow. I tutaj mamy drugi przykład tego samego linka dofollow z inną składnią HTML, czyli właśnie mam tutaj doklejony rel dofollow. I właśnie takie linki przenoszą moc pozycjonującą. Powiedziałem Ci już, że właśnie nie jest wskazane, aby Twoja domena miała 100% linków dofollow przychodzących z różnych stron internetowych, właśnie dlatego, że jest to nienaturalne i wyszukiwarka Google takie działanie mogłaby uznać za działania sztuczne, mające tylko i wyłącznie na celu wypozycjonowanie strony na jak najwyższe pozycje w wyszukiwarce. Dlatego właśnie narzędzie Majestic służy do analizy linków, nie tylko linków konkurencji, ale właśnie tak naprawdę linków przychodzących do Twojej domeny. I zobacz, jeżeli tutaj wkleimy sobie nazwę naszej domeny projektmarketing.pl i klikniemy właśnie szukaj, to będziemy mogli zobaczyć, jakie mamy najważniejsze parametry widoczności naszej strony internetowej pod kątem właśnie pozyskiwanych linków do naszej strony internetowej. Bardzo ciekawą statystyką, jeżeli tutaj przeskrolujesz w dół, jest właśnie zależność linków follow od linków nofollow. Zobacz, tutaj tak naprawdę mamy ponad 56% linków follow, czyli są to tak naprawdę te linki dofollow, które mają moc pozycjonującą naszą stronę internetową, czyli tutaj mamy właśnie taką składnię dofollow lub właśnie follow, to jest właśnie składnia, która mówi nam, że mamy właśnie 56% linków pozycjonujących dofollow, czyli to jest łącznie 1081 wszystkich linków, jakie prowadzą do naszej strony internetowej projektmarketing.pl. Tutaj mamy z kolei 829 linków nofollow. Są to właśnie linki, które nie przynoszą mocy pozycjonującej i tych mamy 829 linków przychodzących do projektmarketing.pl, które nie przynoszą mocy pozycjonującej. Jest to tak naprawdę 43,5%. Czy taki stosunek linków follow do linków nofollow jest dobry? Uważam, że tak. Mogę Ci powiedzieć, że nawet dobry jest stosunek linków follow, gdy masz nawet 80% linków follow, a około 20% linków nofollow. W niektórych branżach, to też zależy od branży, powinieneś sobie przeanalizować konkurencję najlepszą, która znajduje się w top 10, zobaczyć, jaki mają mniej więcej średni procent linków follow do linków nofollow, czyli linków niepozycjonujących, i wtedy także będziesz mógł dojść do
wniosków, w jaki sposób budować profil linków follow i nofollow do swojej witryny. W niektórych źródłach można spotkać także informacje, że procent linków follow powinien wynosić około 90%, a procent linków nofollow około 10%. Mniej więcej w takich procentach powinieneś budować profil linków przychodzących do swojej strony internetowej, czyli w wielkim skrócie można to tak powiedzieć, że na 10 pozyskanych linków przychodzących do swojej strony przynajmniej jeden lub dwa linki powinny być nofollow. W przypadku moim mam bardzo dużo linków nofollow. Jedna z osób w branży kredytów pisała, że potrafiła zrobić pozycję mając 100% linków follow, czyli 100% linków pozycjonujących przychodzących do swojej strony, a 0 linków nofollow. Muszę Ci powiedzieć, że takie działania są mocno ryzykowne. Algorytm Google ciągle się uczy i wcale nie jest powiedziane, że ze 100% linków follow można długofalowo robić wysokie pozycje w wynikach wyszukiwania Google. Dlatego pamiętaj, aby przynajmniej trochę zróżnicować procent linków follow do linków nofollow. Na około 10 linków niech ten 1-2 linki będą linkami nofollow, czyli takimi linkami, które właśnie nie przenoszą mocy pozycjonującej, tylko właśnie przenoszą użytkownika ze strony A do strony B. Zatem pytanie nasuwa się samo, jak zróżnicować profil linków follow i nofollow? To bardzo proste. Jeżeli posiadasz około 100% linków follow, czyli linków pozycjonujących, wystarczy, że zaczniesz komentować blogi branżowe. W komentarzach zazwyczaj możesz dodać linka nofollow, czyli tam, gdzie właśnie podajesz imię, nazwisko, adres witryny, swój adres mailowy i treść komentarza, właśnie imię i nazwisko jest linkiem zazwyczaj. Jest to właśnie link nofollow. Bardzo dużo linków nofollow znajdziesz na forach internetowych. Właśnie silniki fory internetowych zazwyczaj mają uruchomione linki nofollow, czyli tworząc, pisząc posty na forach, właśnie w wielu przypadkach, można powiedzieć w większości przypadków, będziesz mógł pozyskać linki nofollow przychodzące do swojej strony internetowej. Linki nofollow możesz także pozyskiwać z mediów społecznościowych, a także z artykułów sponsorowanych, co jest oczywiście najbardziej kosztownym przedsięwzięciem. Muszę Ci powiedzieć jeszcze, że tutaj profil naszej strony projektmarketing.pl, jak widzisz, mamy tylko 56% linków follow, a 43% linków nofollow, więc można uznać, że ten profil linków jest bardzo naturalny. Mamy blisko 50% linków follow i 50% linków nofollow. Więc tak naprawdę nasza strona uważam, że jest bardzo dobrze pozycjonowana, co można sprawdzić w narzędziu Zenuto.com. Jest to narzędzie, gdzie możesz sobie przeanalizować widoczność fraz kluczowych w top 10 na pierwszej stronie w Google. Tutaj wpiszemy sobie frazę projektmarketing.pl, to możemy właśnie zobaczyć, że nasza strona od początku istnienia ma cały czas trendowy wzrost widoczności wynika wyszukiwania Google. Mamy coraz więcej fraz kluczowych na pierwszej stronie związanych z pozycjonowaniem stron internetowych w wyszukiwarce Google. Już teraz właśnie chciałbym podziękować wszystkim partnerom biznesowym, którzy właśnie odwiedzili naszą stronę Projekt Marketing i zamówili darmową wycenę pozycjonowania właśnie korzystając z tegoż oto formularza na naszej stronie projektmarketing.pl. Ok, i to by było na tyle, co chciałbym powiedzieć Ci w dzisiejszym nagraniu, jeżeli chodzi o linki follow i linki nofollow w kontekście narzędzia Majestic. Mam nadzieję, że teraz już będziesz wiedział, dlaczego nie warto mieć 100% linków follow przychodzących do swojej witryny. Należy różnicować linki przychodzące follow i nofollow, aby ten profil wszystkich linków przychodzących do strony internetowej był jak najbardziej zróżnicowany. To się profesjonalnie nazywa dywersyfikacja linków, czyli właśnie różnicowanie tych linków. Więc mam nadzieję, że ten film okazał się dla Ciebie wartościowy i pomocny. Oczywiście mile widziana łapka w górę i subskrypcja naszego kanału Projekt Marketing, w efekcie czego Google będzie szerzej promował nasze filmy, a one z kolei dotrą do jeszcze szerszej grupy odbiorców. Dzięki za uwagę, trzymaj się, cześć.